Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z innymi klubami parlamentarnymi złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie likwidacji sądów. Jak poinformował wiceprzewodniczący PSL Jan Bury, likwidacja sądów rejonowych jest niezgodna z konstytucją. Pod wnioskiem podpisała się grupa posłów Solidarnej Polski i Ruchu Palikota, gdyż jak twierdzi Jan Bury, posłowie ci uważają, iż decyzja ministra Gowina jest niezgodna z prawem. Nie struktury, ale procedury, panie ministrze Gowin. Tymi słowami zaapelował wiceprzewodniczący klubu PSL do szefa resortu sprawiedliwości. Deklarujemy w całości poparcie wszystkich propozycji ministra Gowina, które zmierzają do zmiany procedur karnych, cywilnych, administracyjnych, bo w naszym przekonaniu to procedury sprawiają, że bardzo długo trwa orzekanie w różnych sprawach, często latami, kilka nawet kilkanaście lat, i to procedury sprawiają, że w Polsce sądy są tak niewydolne, a nie struktury. Nie zabierajmy ludziom dzisiaj w powiatach godności, nie zabierajmy im tego, co kilkanaście lat temu, prawie 15 lat temu, kiedy tworzono powiaty, to między innymi fakt istnienia sądu rejonowego, posiadania budynku, obiektu, ten sąd rejonowy, był między innymi decyzją, która była fundamentalna dla tworzenia powiatów w tych prawie 80 strukturach powiatowych.